Siema, siema, co tam jecie dzisiaj na śniadanie? U nas już tutaj dusi się cebulka. O kurde, paruje mi na kamerę. Cebulka się już dusi, wątróbeczka czeka w miseczce. Zaraz tu wyląduje w tej cebuli. Dodatkowo sałata, ogórki, śmietana. Ocet już był wypity. Ocet, pijecie ocet? Dajcie znać, czy pijecie ocet. Dodatkowo będzie sriracha sos w wątróbce. Jeszcze jeden sos i jeszcze trzeci sos. Trzy sosy wylądują w wątróbce. Ziemniaki się smażą, także dzisiaj kulinarnie od rana znowu mocno u nas. Ziemniaki się gotują, bo nie smażą. A powiedziałem, że się smażą? A, no to ziemniaki się gotują, cebula się smaży, dusi. Właśnie trzeba ją znowu jeszcze trochę przykryć i zaraz będzie wątróbeczka. No i tak wygląda produkt gotowy. Piękna wątróbeczka z cebulką. Dobra, wystarczy. Do tego jeszcze w sumie ziemniaki, bo nie mamy chleba. Ale piękna wątróbeczka. Ale smaka narobiłem wszystkim. Kolejny dzień z piękną pogodą, prawie że bezchmurne niebo, piękne niebieskie, słoneczko, cieplutko. Tutaj akurat jesteśmy w cieniu i tak trochę nam tutaj na szczęście wiatr wieje, więc jest przyjemnie. Ale sam próbowałam rozłożyć parasolkę, bo tam jest lepiej. Tam jest lepiej, bo tutaj... Wow, porwało mi kartka, też nic nie stało. I tutaj jest takie twarde, jak się tak siedzi, to tutaj boli. Plecy. No bo tu mamy takie parasolki i właśnie zaraz będziemy sobie tam pod parasolkami leżeć. Ja ostatnio na materacach składałam, no to właśnie mi wyszło tak samo jak tam. Tylko muszę coś zrobić, tylko mi poleciała kartka. Tutaj mam kartkę przygotowaną, długopis i muszę napisać życzenia, bo dzisiaj jest taki dzień ciekawy w numerologii. Się tak składa, że powinno się mieć przygotowane życzenia, żeby się spełniły, a ja też wiem, że z jakichś tam innych rzeczy, że wszystkie rzeczy, które mamy zapisane, właśnie życzenia, marzenia i tak dalej na kartce przez nas samych dobrze napisane, to one się później właśnie spełniają, wcześniej czy później się realizują. A tak jak nie mamy tego zapisanego na kartce, to właśnie nic z tego nie ma. I jeszcze dzisiaj jest, no właśnie dosłownie dzisiaj, jest, znaczy jak to będzie opublikowane, no to nie będzie tego dnia, ale dzisiaj jest 8 sierpnia, a sierpień to 8 miesiąc, czyli jest 8-8 i jeśli poskłada się jak jest 2024, no to masz 2 plus 0, no to 2 plus 2 to 4, plus 4 no to 8, czyli 8-8-8, a 8 na bok, no to jest znak nieskończoności i to jest portal lwa. I się pisze życzenia i podobno się mają spełnić. Właśnie, także już się zabieram do roboty, bo Emma już zrobiła, Dorota zrobiła, a ja na końcu już się też zabieram do roboty. Tylko pewnie będzie tam mało do rozczytania, będziesz pisał lewą ręką. No właśnie, ja prawą nie mogę, nie ma jak. Powiem ci, nie, na pewno nie jestem w stanie napisać tego prawą ręką, więc napiszę to lewą. Będzie trochę koślawo, ale najważniejsze, że będzie i żeby się spełniło. No. I jeszcze co? Muszę powiedzieć, że to w ogóle widziałyśmy od takiej pani. No i ja na początku myślałam, że to jakby nie działa, ale potem jednak coś poczułam tak, że jakby, że to może zadziałać. I jeszcze wyobraziłam sobie dzisiaj rano, że wchodzę do portalu i że te wszystkie życzenia się spełniają. No widzisz, czadersko. Dobra, zaraz powiemy coś jeszcze o pogodzie, ale najpierw muszę zapisać swoje marzenia i życzenia. Myślę, że jak na lewą rękę to wyszło całkiem czytelnie. Czytelnie tak, tylko że musicie coś zobaczyć. Zobaczcie to 2, a to 4. To jest takie, a to jest takie. No trochę większe, no ale jest okej. Ale i tak w miarę git jak na lewą rękę. Jak pismo 6-latka, ale wie. Okej, marzenia zapisane, można przenieść się dalej. Zabrałem ręcznik i idę do Emi zobaczyć, co ona tutaj majstruje, bo już rozłożyła ładnie parasol. Co się dzieje? Bo nie da się tego jakoś dać, żeby było napisane, próbowałam. Bo tam to trzyma ten parasol, nie? To jest ciężkie, no i po prostu to się tak trochę odtegowało i ten parasol tak się przekrzywia. Chciałam to podsunąć, ale to jest takie ciężkie, że się nie da tego. No to nie, sama tutaj nic nie rób, ja też za dużo ci nie pomogę z jedną ręką, ale to myślę, że nie tak nie jest się... chyba okej, okay w miarę, że co, żeby, no, żeby to tak... nie ma cienia. Aha, że tutaj nie ma cienia. No, przydałoby się cień na dwa leżaki. I co, nie ogarniemy tego? Poczekaj. No ale to się obkręca przecież. Tak, tylko że to wraca. Aha. Cholera, parasol wraca, nie wiem dlaczego.
Można go trochę naciągnąć, przeciągnąć. Żeby rozkładać, to żeby się trzymało na jakiejś wysokości, może to jest to wyżej. On by mógł być tak trochę, kurde, opuszczony, bo on tak jakoś zadarty dziwnie jest do góry. Czekaj, zaraz zobaczymy, zaraz coś zmajstrujemy. Okazało się, że jest taki pan, który sprzątał to kiedyś i liście. No i z takim pracownikiem panem, tutaj. No i nazwaliśmy go panem Wiaderko. No i nam on ogólnie to zrobił, powiedział tak, że im wyżej się to daje, no to... tym bardziej się kładzie parasol. No. No i teraz jest ładnie. I ty mówiłeś też, że wiesz, o co mi chodzi, ale jednak tego nie zrobiłem. Mhm. No i teraz parasol jest już tak na leżąco. Całkiem dosyć. I mamy cień ładnie na dwóch leżakach. Dużo cienia. No i teraz tylko rozłożyć ręczniczki i można pracować. Albo sobie się bawić, albo pływa. Prace nad e-bookiem trwają w najlepsze. Jestem już przy 43. pytaniu. Stwierdziłem, że e-booka podzielę Wam na dwie części, bo ogólnie miało to być w jednym wszystko, czyli 100 pytań i odpowiedzi odnośnie Tajlandii, ale stwierdziłem, że będzie trwało to za długo, bo dopiero jestem przy 43. i trwa to już jakiś miesiąc, czy ponad nawet, i nie chcę tego przedłużać jeszcze o kolejne dwa, co najmniej miesiące, zanim zrobię 100 pytań, a jest nawet więcej, bo już około 130 pytań, które mam dla Was przygotowane i odpowiedzi, i dlatego podzielę go na dwie części, przynajmniej na razie po 50 pytań. Jak później dozbierają się kolejne pytania, to zrobię jeszcze trzecią część, kolejne 50 pytań, czyli łącznie będzie powiedzmy 150 pytań odnośnie Tajlandii, i na to postaram się Wam tutaj odpowiedzieć i pomóc Wam w Tajlandii jak najbardziej mogę, a następnie przygotuję przewodnik po Pattaji dla osób, które przyjeżdżają tutaj pierwszy raz, po to, aby nie były rozczarowane Pattają, po to, aby lepiej ją poznać, wiedzieć, jak spędzić tutaj czas, żeby z Pattaji być zadowolonym. Tak więc prace cały czas trwają. Mam nadzieję, że za niedługo e-book zostanie skończony. Także trzymajcie kciuki. Ja tutaj jadę z tematem dalej. Właśnie jestem przy temacie o świętach i festiwalach w Tajlandii. I między innymi opisuję tutaj Songkran i inne święta, które są. Tu mamy buty, a paczki są praktycznie jak na mój rozmiar. Prawie że jak na twój rozmiar. Tylko nie rozwal ich. Mama będzie zła. W morzu wczoraj była cieplejsza, nie? No, może wczoraj to było mistrzowskie. Musimy tam jechać jak najszybciej znowu. Wchodzimy i tu mówiłam o tej lemoniadzie. O Jezu, ile tam ludzi. Cała ta ludzi, kurde. Nie będzie jak kamerować. Dobra, zaraz zobaczymy. Trzeba załatwić. No, chyba tak. Z takimi owocami. A tu pachnie czymś, jakimiś pomarańczami? Pewnie lemoniadą. No, ale pachnie. Za 20 batów? No. Tania. Ja chyba bym chciała tą lemoniadę. Chocolate sundae, aha. Black sugar pearl sundae. No ja się skuszę na to. Dobra, to ja też to chcę. To, tak? Nie bierzemy coś innego? No dobra. To dwa razy to i jedna lemoniada. No dobra. A tu jest jeszcze, patrz, Emma, patrz. Tu jest jeszcze must try black sugar pearl milk tea. A to jest tea, to nie. To jest must try, czyli musisz spróbować, a tu masz bestseller, czyli najlepsze. To dobra, to co? Albo to... Ja mam gdzieś spróbowała. Dobra, bierzemy to. To są ice creamy. O, coś jeszcze ma? Bo nasze zamówienie to jest takim bałkankiem. To jest brown sugar, pearls, coś takiego. Tylko chyba tego pearl nie ma. No właśnie. Bubble nam brakło. Jest dalej coś takiego i to nie jest czekolada. To jest, nie wiem co to jest. I tutaj jest taka lemoniada i właśnie tutaj jest fajny pingwinek i to trochę... Ostro. Ostro. Dobra. Dobra. O, cytryna. Kwaśna cytryna. Pestki z cytryny. I lód oczywiście. Aż mam, powiem Ci, takie w buzi tyle śliny przez to. Tak mi ślinka na to cieknie, że aż mnie wykrzywia w buzi, chociaż jeszcze tego nie piłem. To nie wcale nie jest takie kwaśne. 20 batów za taki wielki kubek. Naprawdę duży kubek. Bardzo duży kubek. 20 zł? 20 złotych. 20 batów to jest jakieś 2,20? 2,20? A takie wielkie kubki normalnie
lodów ogromny. Tylko 4 zł, czyli 40 batów. 3,50 nawet, znaczy 35 nawet dzisiaj, bo brakło tych kulek i nam policzyła trochę taniej. I wyszło 35 batów za jeden, 35 batów za drugi, a jest naprawdę duży. Ogromny. Jak bardzo na szejki. Duży. No. A zamiast szejka macie lody, więc lepsze. Czyli 90 batów za te dwa ogromne lody i lemoniada. Czyli niecałe 10 zł. Wow. Dobrze. Nieraz jak byłam w takim sklepiku na naszym osiedlu, no to tam jeden lód kosztował 10 zł. A było wiele mniejsze od tego nawet. Mam nadzieję tylko, że nam auta policja nie zablokuje, tak jak sąsiadowi, który miał zablokowane koła, bo źle zaparkował, a my też tak stoimy nie najlepiej. Ale musimy szybko zjeść i spadamy dalej. A co się wziąłem z rachunku? Po co to wziąłeś? No bo to jest bałwanek. I ja. Idziemy sprawdzić, czy nasz samochód nie został zablokowany przez policję. No mam nadzieję, że nie. Ruch tu taki. Było tam takie fajne łyżeczki, po prostu sobie je wzięli, bo było tam fajne. Ty sobie wzięłaś, a nie wzięliśmy sobie. Ja to by też wzięłam. Wzięłam dwie. Dobra. Strasznie tu głośno. Strasznie tu dużo ludzi, strasznie duży ruch, hałas i zamieszanie. Ale jak ruszam stamtąd, to nawet nie jest tak gorąco. No nawet nie jest tak gorąco. No w ogóle już słońce zaszło, chmury naszły. Ciekawe, ile to będzie trwało, że mi nie jest gorąco. No 5 minut i zaczniesz się gotować, ale na szczęście wchodzimy do auta, gdzie jest klima i jakoś będzie można jechać. Dobra, na szczęście auto nie zostało zablokowane. Emi, musimy teraz przejść przez drogę. Tam nasze szokobudzu stoi. Pomału, poczekaj, nie idź, nie idź. Poczekaj, jak tu przejść przez tą drogę teraz? Tu cały czas jadą, jak nie z jednej, to z drugiej. Masakra. Teraz jest temat o jabłkach, bo tutaj są takie jabłka za 80 za sztukę. A my ostatnio kupowaliśmy na markecie za 20 za takie jabłko, a za takie troszkę mniejsze 10. No i tutaj są, jeszcze co jest dziwne, takie wielkie jabłka za 60. No te są ogromne. A patrzcie, tutaj jest takie w porównaniu do tego, a jest droższe. To jest mniejsze, no, a kosztuje 80 batów. To jest ogromne, że nie da się go objąć w ręce. Bardzo duże, a kosztuje 60. Ale to i tak, bo myśmy kupowali ostatnio po 10 batów za jabłko, no. Więc sześciokrotnie więcej za to. Tylko, że tutaj tamtych jabłek to by ze 2 albo 3 weszły na to jedno. Ale i tak tam jest taniej. To niechby były 3 nawet, to jest 30 batów, a tutaj 60, czyli jeszcze raz tyle. No, bardzo drogie jabłka. Ale i tak tu po 40, takie w miarę jakieś małe. Ale takie, dosłownie takie, widzieliśmy za 20 batów. A nie po 80. A jedyne, co tutaj jest zrobione z jakiejś firmy, to tylko ten znaczek i tyle. No, jabłka drogie. Jaki idziemy. Dobra. I tutaj teraz... Dobra. Tutaj jest chleb i my tego trzymamy i cały czas tutaj tak pachnie. Cały czas wąchamy sobie ten chleb. Obrócz go. Będzie widać? No, taki chlebek pyszny jak z Polski. Twarda skórka, taka chrupiąca, znaczy się mam na myśli. Mąką osypany mistrzowski chlebek. Kurczę. 10 zł. No, taki bardzo dużo on jest ogólnie. Jak z Lidla. Waży 35 deko chyba, tak? Nie chyba wiem. Tak, no tutaj jest 0,345. Chyba 35 deko waży. No może i tak, ale ogólnie jest bardzo duży. Moim zdaniem jest duży. No. Taka papryka kosztuje ona 25 batów, czyli około 3 zł. Czy 3 zł? 2,90 niech będzie, 2,90. Żeby było taniej. 2,90 za paprykę. No może nawet 2,80. To jest malutka, no. No mała, dajcie znać, ile taka jedna papryka kosztuje w Polsce. I tutaj taki mały jeszcze też soczek za około 2 zł, 1,90, bo kosztowało 19. I no i tutaj wielki ziemniaków za 120 batów. 13-14 zł za 2,8 kg. No. Prawie 3 kilo ziemniaków za 13-14 zł. To więc trochę to drogo, tak. Co? Tanio? Drogo. Ja to nie było wiem, ile 5 zł za kilo. 5 zł za kilo ziemniaków. To drogo. Jak za takie stare ziemniaki. Znaczy to nie są młode raczej. No takie normalne. Ani nie stare, ani nie młode. Takie normalne ziemniaki, no nie wiem, ani nie stare, ani nie młode, takie normalne, no 5 zł za kilo. Mucha. Co tam jest takiego ciekawego? Co? O kurde, jakiś taki tajski ślimak, no. To jest suche. Suche? No.
Dziwne, ale miało takie to czułki, nie? Liść, no. To no. Wygląda jak liść teraz. No, ale miało czułki, więc taki ślimak jakiś dziwny. Pojechaliśmy na lody około 16, a przyjechaliśmy za 28 z tych lodów i zakupów. Zeszło nam pół dnia, a tutaj stoi szokobucu białe. Kupiliśmy taką osłonkę na Lazadzie. Tutaj Lazada jest taki sklep w Tajlandii, bardzo, bardzo tani. I zapłaciliśmy za to coś, żeby nie kurzył się skuter w tym garażu. Chyba nie wiem, 20 albo 50 batów maksymalnie, to jakieś 3, 4, 5 zł. Jakoś tak, około 5 zł. Muszę to trochę ściągnąć i go przepalić, bo już tyle czasu się nie jeździło. Akumulator zdechnie i będzie problem. Więc aj, z tą jedną ręką. Dobra, spróbujmy, co tu się wydarzy. Najpierw jedna rzecz. Okej, okay. A jeszcze raz. Co jest? Dobra. Hamulec i palimy. Pali. Dobra, niech sobie z 15 minut pochodzi. I poczeka jeszcze co najmniej z 3 tygodnie. Nowa opona kupiona. Może z tydzień pojeżdżone i stoi skuter już miesiąc czasu. Słuchajcie, teraz chciałbym Was zaprosić na naszą ciężką podróż z Phuket do Pattaji, żebyście zobaczyli, jak czasami się podróżuje po Tajlandii. Tutaj jechaliśmy busem około 1000 km. Dodatkowo musieliśmy zapakować do środka skuter. Był po prostu z nami przez całą drogę, przed nami dosłownie. Zobaczcie, jak to wyglądało. I tak wyglądała nasza podróż. Także serdecznie Was zapraszam do tego odcinka, bo poznacie jeszcze bardziej Tajlandię dzięki temu odcinkowi. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla Wam się ikonka, w którą możecie bezpośrednio kliknąć i przejść do tego odcinka. Także zapraszamy.